Cześć wielorybie. Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego wymarzonego chłopaka, więc słuchajcie, czekajcie, może znowu muszę podsunąć mikrofon bliżej. I ostatnio było fajnie, ostatnio było memicznie, ale słuchajcie, o mój Boże, zapomniałam, że tu się... O mój Boże, nie mogę się ruszyć! SMS-y mi nie działają! Zapomniałam, jak tu się szło. Dobra, działam. SMS-ków nie mamy żadnych z tego, co widzę. Trochę przykro. Czekajcie, jak to się odpalało? Myszkę, o, spacją. SMS-a żadnego nie mam, czyli jedyne, co możemy w tym momencie zrobić, słuchajcie, to ruszyć swoje dupsko i zobaczyć, czy nasz chłop będzie chciał z nami gadać. Tylko widzę, że mamy tutaj trochę problem z naszą kumpelką, więc zadzwonimy do naszej psiapsiuły. Co ty robisz? Co? Nie mówisz chyba poważnie. Ale masz. Jak? Nie, nie mam na myśli. Co do powiedzenia? Naprawdę myślisz? Dobrze, posłuchaj mnie. Dobrze, później. Oj, psiapsie się chyba pokłóciły coś, ale nam wzrosło przy okazji, więc spróbujemy jeszcze zrobić, słuchajcie, pogotujemy sobie trochę, bo z tego, co się orientuję, to nam pomoże. Kurczę, czytałam wasze komentarze od razu po wrzuceniu filmu, ale większości nie pamiętam. Teraz już, więc bardzo przepraszam, ale widziałam, że ogólnie odbiór był bardzo, bardzo przyjemny, więc również bardzo mi miło, że się zdecydowaliście i że wam się giera podoba. Słuchajcie, jest 16 godzina. Jest 16 godzina, ja w Polsce nie mieszkam. Zobaczmy, czy my zdążymy jeszcze się, kurczę, wybrać tam na tą miejscówkę, na którą my chcemy iść do tych tam skate'ów, czy tam innych ludzi. No ja w ogóle nie wiem, na desce nie jeżdżę, jestem upośledzona na tyle, że nie byłabym w stanie. Wiem, że gdzieś tutaj można było sprawdzić chyba punkty stylu, ale nie pamiętam gdzie... Halo? A nie, to nie działa na mysz, na spację. A słuchajcie, ciągle zapominam... O, alt. Dobra, bo tutaj... O, oryginalność chyba, to my jesteśmy oryginalnością teraz zainteresowani. Więc fajnie. Widziałam też, że dużo z was sobie gierkę ściągnęło, więc jeszcze fajniej i mam nadzieję, że też będziecie swojego wymarzonego chłopa szukać, a w tym czasie trzeba ruszyć dupsko i znowu będzie głośno. Powiem wam szczerze, że jak montowałam ten film, to mówię, Boże, jak głośno, czemu ta gra jest taka głośna, jakim prawem w ogóle. Zobaczmy, czy my będziemy w stanie się tam ruszyć, bo jakby... Mimo, że godziny, słuchajcie, tutaj ruszają się, trochę jak w Simsach jest tutaj czas, to nie zmienia faktu, że ten czas mija dość głupkowato i tutaj się w ogóle pory roku nie zmieniają. Hej, mogę wejść? Mogę wejść! Dobra. Próbowanie nowych rzeczy to o co chodzi, ale jeśli ktoś przecenia swe siły, to może być niebezpieczne. Takich pozerów sobie nie cenimy. Nie cenimy sobie pozerów. Dobra, co jeszcze? Tam, to najlepszy kumpel przywódcy ekorolkarzy. Zapytaj jego. Tam, czyli gdzie? Tamtego? Czy może tą? Dziś nie jest dzień na jeżdżenie na desce. Ekorolkarze właśnie udali się do centrum handlowego. Być może twój wymarzony chłopak jest tam z nimi. I co? I ona tak po prostu podchodzi i pyta, hej, widziałaś mojego wymarzonego chłopaka? Świetne masz tenisówki. Podobały mi się w sklepie, ale były dla mnie za drogie. Ha, ha, biedaku. Hej, jesteś tu nowa, prawda? Yes. Pozer, randka, nieszkodliwe kłamstwo. Może randka? Umówiłam się z chłopakiem z ekorolkarzy. Czy jesteś jedną z tych stukniętych osób, które ciągle usiłują nas w coś wyrobić? Będę ci wyjaśniać tylko wtedy, jeśli będę mieć pewność, że nie jesteś jedną z nich. Co mam zrobić? Mogę się przejechać i wtedy zobaczysz, że jestem super? Utrzymaj poziom na zielonym polu przy pomocy klawiszy lewej i prawej strzałki. A tu strzałka. Dobra. Do it, girl. You can do it. I tak w ogóle wygląda, jakbym miała zaraz Dobra, halo. Teraz już jestem fajna. Hej, jesteś... Pozer. Tak, potrafię mniej więcej utrzymać równowagę i deska zazwyczaj jedzie tam, gdzie chce. To co, pewnie mogę teraz spróbować na rampie, tak? Typowe. Początkujący zawsze chcą zaczynać od najtrudniejszych rzeczy. Lepiej zacząć od czegoś prostszego. Nie wiem, nieszkodliwe kłamstwo? Właśnie wyprowadzałam psa na spad... Nie, przykro mi. Pies na... Nie jesteśmy żebrakami czy obibokami, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoim czasem. Jak to zrozumiesz, możesz do nas wrócić. Ale o co ci tak właściwie chodzi? Co za wredny chłop w ogóle? Jaki ty jesteś wredny? Nie jesteśmy żebrakami czy obibokami, którzy nie... Dobra, a ja nie jestem... O mój Boże, dobra, babka gadała o centrum handlowym, więc ruszymy się, słuchajcie, do centrum handlowego. Przy okazji zarobimy sobie trochę kasy na płytach, bo to jest spoko. Ale z tego, co się orientuję, to najbardziej opłacalny jest w tym przypadku
czyszczenie auta chyba. I późniejsze te takie zadania, które jakby możecie sobie odblokować. I z tego co się orientuję, jeszcze dyskoteka będzie o 19, więc wam pokażę, jak dyskoteka wygląda. Oczywiście my musimy być poważni, co z tego, że świat się kończy w dziwny sposób. My jesteśmy poważni i my sobie radzimy tak, jak trzeba. Halo, czy jest tutaj mój chłopak? No coś go nie widzę zbytnio, ale chodźmy do roboty, zobaczmy chociaż, czy to nam się uda. Kup pomoc w muzycznym. Dobra, ja lubiłam tą robotę, ale problemem właśnie to, że tu taka zieleń, to jest tak, o Boże, fioleto, nie, halo, taki pastel, taki biały, taki niebieski, taki fioletowy, taki niebieski i taki różowy, jeszcze jedna puta tu, dobra. Ile zarobiłeś? O mój Boże, nie mam głosu, słyszycie to? Co się dzieje w ogóle? Ja tu się staram, wiecie, to ciekawe, czy są to jakieś strony, które my znamy. No tak w sumie nie do końca. Dobra, słuchajcie, idziemy. Jest godzina 17:31, z tego co się orientuję, nigdzie indziej. No ewentualnie możemy ulotki pozanosić, ale to nie jest aż takie opłacalne, no ale dobra. Halo, chce pan ulotkę, bo my chcemy pieniądze i nas tak właściwie nic innego nie interesuje jak hajs, więc... Weźcie nasze ulotki, dziękuję, jestem nastolatką i zarabiam... Aha, nie dostałam za to pieniędzy. Ale że nada! Ja powinnam hajs... Miliony powinnam zarabiać, a ja nic nie zarobiłam. Dobra, mamy tutaj testy psychologiczne. Ej, jeżeli chcecie, żebym kiedykolwiek zrobiła ten test psychologiczny, to weźcie mi napiszcie, bo mnie to bardzo ciekawi. No Boże drogi, tu mamy kino, tu mamy jakąś... Nie ma tu mojego chłopaka, Boże, gdzie on jest? Halo, czy SMS od psia psiuły coś mi powie? Jesteś na właściwej drodze, zapytaj, by dowiedzieć się, jak iść. Ale nie mam się kogo zapytać w ogóle, o co chodzi? Może nowe ciuchy mogę kupić? Chyba nie, co? Nie, wszystko żeśmy wykupili. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to go szukać. Ale gdzie my możemy szukać typa, który jeździ na rolkach, jak nie w miejscu, gdzie się jeździ na rolkach? Może na dyskotece będzie wieczorem? To jest też interesujące. Okej, tutaj mamy chyba siłownię, tutaj go nie ma, ale możemy się pofitnessić, chodź się pofitness trochę. Aha, super, nie widać się, ale w ogóle babka w dżinsach nawala na rowerku, świetnie. Pięknie pani wygląda w tych dżinsach, po prostu cudo. Dobra, kurczę, jak my tu... Ała, aż się uderzyłam, słuchajcie. Tam chyba jest taki... O Jezus Maria, widzicie tą klatę tam z tyłu? Nie wytrzymam zaraz. To jest jakiś pan, tu są jakieś randomy w ogóle, kompletne, wzięte nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie. Gdzie jest mój mężczyzna? Gdzie są ekorolkarze? On gdzieś tu... Może na górze będzie? Może paznokcie sobie robi? Halo? Widziała pani może typa, który robi sobie paznokcie? A w ogóle powiem wam szczerze, że faceci, którzy robią sobie paznokcie są hot. Nie wiem ile za to zapłaciłam, ale mam nadzieję, że jej to coś pomoże, bo z tego co widzę, to dzisiaj sobie nie poradzimy i nie uda nam się dobrać do naszego chłopaka. Przynajmniej nie tak jak myślałam, żeby się udało. Dobra, coś tu nam wzrosło, psia psiuła się na nas obraża powoli, więc nie fajnie. Czy zakupy mamy jakieś nowe? No nie, no mamy romantyzm, manikir, tu też nic nowego. No tak trochę bida w kraju, no. Powiem wam szczerze, że spodziewałam się troszeczkę inaczej. Ja też wam powiem, że ostatnio grałam w tę grę dwa lata temu. Tu z nikim w ogóle nawet nie mogę pogadać, nie mam żadnego wykrzyknika. Więc chyba jedyne, co nam zostało zrobić, to słuchajcie, wrócić do domu. Ale jeszcze chciałam wam pokazać, słuchajcie... dyskotekę, więc chyba pójdziemy ułożyć płyty jeszcze raz i wtedy pójdziemy na dyskotekę, żebym mogła wam ją w ogóle pokazać. Dobra, płyty ułożone, 18:40 jest aktualnie, chłopa dalej nie ma. Może spróbujemy wyjść poza galerię handlową i zobaczymy... Aha, tutaj od razu bezpośrednio do osiedla wyszłam. Okej! Fajnie, podoba mi się to. Słuchajcie, nie pokazywałam wam jeszcze osiedla w całości, tam jest samochód, który musimy czyścić i to jest jakby samochód naszej psiapsiułki, więc skoro i tak już tu idziemy, bo nasza psiapsiułka trochę za nami tęskni z tego co widzę, to podbijmy do niej, zagadajmy trochę, niech one sobie pogadają, ja wam to przewinę, bo to nie jest nic ciekawego, uwierzcie mi. Widziałaś sobie ta głupia krowa z innej klasy? Widziałam. Potworność. Zielona bluzka i różowa spódnica mini w kratkę, a do tego czarne buty do kolan. Zapominając o pomarańczowej czapce, która była na nią za duża. No ale cóż, od czymś musi chować swoje wyblakłe włosy z rozdwojonymi końcówkami, a... O mój Boże, tak właśnie się... O mój, czemu pani podsłuchuje, jak my ciśniemy po kimś? Proszę przestać w ogóle. Dobra, spróbujemy jeszcze umyć to auto, żebyśmy mieli za co wejść do klubu. Powiem wam, zaczynam zawsze od przodu, bo wtedy jest lepiej. Nigdy nie udało mi się auta wyczyścić w całości, jakby...
Szczerze, to jest najbardziej opłacalna robota na początku i najbardziej Wam to polecam robić. Jeżeli chodzi o odblokowanie jakby pozostałej próby pracy, no to już jest trochę cięższe, bo trzeba zdobyć jakieś tam umiejętności, czyli jakby nie musicie się skupiać tylko na tym, co lubi Wasz chłopak, tak? A punkty zbieracie różne. Halo? Dobra. Trochę brudne, ale słuchajcie, dwie dychy mamy. Prawie trzy dychy, więc idziemy do klubu, bo mnie bardzo interesuje to, żeby Wam ten klub, słuchajcie, pokazać. Zbliżamy się już do klubu. Long klub, czy coś tam. Zobaczmy, czy jest tutaj nasz chłopak. I niestety go tutaj nie ma. Jest mi smutno, gdzie on jest? Halo, czy mój chłopak nie imprezuje? Mój chłopak nie imprezuje, ale patrz, jak tutaj babi pięknie tańczy. Po prostu kocham te układy. Dajmy jej potańczyć trochę, niech się pobawi dziewczyna. Niech się, słuchajcie, pobawi. Muza jest świetna. Ciekawe, czy dostanę za nią copyrighta. Mam nadzieję, że nie. Jak dostanę, to będzie mi smutno. Także, no ten... No nieciekawie. A słuchajcie, zapraszam Was oczywiście na serwisy Neba, bo pewnie film wleciał na początku. O Jezus Maria, wlazłam do studia nagraniowego, prawda? Nie. Ja tu nie, powiem Wam szczerze, że romantyka lubię najbardziej za ciuchy, ale najmniej ze względu na to, jak romantyk działa na zasadzie takiej, że jest po prostu tragedia, bo jak granie miło, na że gitarze pomagasz mi nieść te ciężkie torby z zakupami. Słuchajcie, chciałabym Wam zaprosić na serwis Eneba oczywiście i podziękować za to, że słuchajcie, wspieracie mnie, bo pewnie na początku też już była plansza, ja się staram to tylko mówić na początku, żeby wszyscy od razu wiedzieli, ale bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się, że od razu po załatwieniu wspierających będę miała wspierających, więc bardzo mi miło. I słuchajcie, chyba jedyne, co nam w tym momencie zostało, no to... nie wiem, zapisanie jakoś gry i no nie wyszło nam dzisiaj, no. Nie wiem, zapiszmy się. Ja nie wiem, powinna być noc chyba gdzieś koło 23. Nie pamiętam, co się robiło, żeby jakby noc się kończyła. A chciałabym zrobić coś a la słoneczko. O, słoneczko ci pomoże jeszcze. No słuchajcie, Bela szukała chłopaka dzień drugi, została skopana przez ekorolkarzy. Niestety tak się wydarzyło, ale to nie oznacza nic złego. Zapraszam Was do następnego odcinka, gdzie mam nadzieję pójdzie naszej Beli lepiej i w końcu coś ruszymy. A może Wy macie jakieś wskazówki, bo z tego co widzę, ona cały czas gada to samo. Więc pewnie musiałabym jakoś się dogadać z tamtym gościem, ale on nie chciał ze mną gadać, więc no, nie lubimy ekorolkarzy.